pieniądze, które zostały znalezione w skrytkach, żywa gotówka. Ty tego podsłuchasz? Jest sponsorowane przez fundację George'a Sorosa. Rozwikłanie tej sprawy zajęłoby mu jeden dzień. Jeden dzień. To czy na przykład prezydent może swobodnie rozmawiać z premierem? Służby specjalne, tajemnicze spotkanie, lucień w lesie, ośrodek. I on jest nieświadomym uczestnikiem jakiegoś Big Brothera. Jarosław Kaczyński jest wystarczająco chroniony? No widać, kto pisał ten dokument, kto tylko podpisywał grzecznie. Polskie służby były głuche i ślepe. Magazyn Anity Gargas, witam Państwa serdecznie. Dziś wyjątkowi goście w naszym studiu, proszę Państwa, bo Mariusz Kamiński, witam. Były koordynator służb specjalnych, były minister spraw wewnętrznych i pan Maciej Wąsik, jego zastępca. Dzień dobry. Witam serdecznie panów. Pewnie za chwilę porozmawiamy nie tylko o Pegasusie, a tymczasem bardzo Państwa proszę o wspieranie naszego programu na kanale na YouTubie, lajkowanie, podawanie dalej, wspieranie nas również przy pomocy Patronite'a albo za pomocą konta, które Państwo widzą pode mną. A ja chciałabym, zanim przejdziemy do tego, co tak elektryzuje naszych widzów, czyli do tego, co związane jest z niejawną działalnością służb specjalnych, Pegasusem, to chciałabym najpierw zapytać o to, jak panowie oceniają zmiany w służbach specjalnych, które zostały dokonane po objęciu władzy przez ekipę Donalda Tuska. Znaczy, ja bardzo krytycznie oceniam te zmiany. Ludzie objęli stanowiska bardzo bezbarwni. Jacy w niektórych sytuacjach no, mamy bardzo poważny znak zapytania co do rzeczywistej działalności tych osób. Myślę chociażby tu o szefowej CBA, której nazwiska nawet trudno sobie przypomnieć. To jest osoba, która do CBA dostała się jeszcze w czasach Wojtunika, czyli w czasach Platformy poprzednich. Przeszła z policji i gdyby zapytać publicznie tę panią, żeby wskazała jakiś swój sukces antykorupcyjny, to myślę, że miałaby bardzo duży problem z odpowiedzią jakąkolwiek konkretną. Rzeczywiście ona była dołączana do jakichś drobnych śledztw, taki rzemieślnik policyjny, ale bez jakichkolwiek sukcesów zawodowych. Natomiast znamienne jest to, że ta pani była funkcjonariuszką delegatury bydgoskiej CBA, która prowadziła sprawę Brejzów tak naprawdę, obu panów Brejzów. I wydaje się, że w pewnym momencie no coś z tym śledztwem współprowadzonym przez CBA działo się dziwnego, jakieś dziwne przecieki nieoczekiwane, dziwne sytuacje, więc wydaje się, że to jest jedyne wytłumaczenie, że ta pani musiała mieć zapewne jakieś kontakty z tym środowiskiem i nagle ku zaskoczeniu wszystkich kompletnemu jej kolegów, funkcjonariuszy, została szefową CBA. W agencji wywiadu kolejna bezbarwna postać, to samo w ABW, w SKW wyciągnięty z emerytury, ściągnięty z emerytury były funkcjonariusz WSI. No, naprawdę słaba ekipa i słaby koordynator. No, ten Siemoniak, no, z tego co do mnie dochodzą informacje, on w zasadzie nawet nie spotyka się z szefami służb, taką szarą eminencją jest pan Kujawa, zastępca Siemoniaka, były funkcjonariusz UOP-u, ABW, wywiadu wojskowego, ale ludzie bezwolni, wykonujący polecenia, bez charyzmy, bez jakichś sukcesów zawodowych w służbach z przeszłości, naprawdę nijakie postacie. I jest pewien specyficzny ośrodek wywodzący się ze środowiska byłych funkcjonariuszy, który powstaje przy MSW, przy Kierwińskim. Mówię tu o panu Bonderyku, panu Brochwiczu, panu Białku, którzy tam wrócili, którzy jakieś nieformalne, doradcze funkcje spełniają, ale jednak są formalnie w MSW, doradzają na bieżąco Kierwińskiemu. Już niektórzy nawet dostali rady nadzorcze. Pan Brochwicz trafił do Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, a jakieś niejasne role odgrywają tam właśnie też w MSW, czyli taki nieformalny ośrodek byłych funkcjonariuszy służb specjalnych powstał w MSW. Jeśli można coś dodać, to ja bym przypomniał, że szef CBA, pan Andrzej Stróżny, został odwołany przez Donalda Tuska niezgodnie z prawem, bo jego kadencja mijała w maju, ale przy tym
ogromie łamania prawa przez rząd Donalda Tuska przy tych wszystkich sprawach z telewizją, z prokuraturą, no gdzieś ten fakt niezgodnego z prawem, złamania kadencji szefa CBA ginie. Ale jeśli już to nie jest pierwsza decyzja taka Donalda Tuska, bo niezgodnie z prawem odwołał w 2009 roku Mariusza Kamińskiego ze stanowiska. Dla niego przepisy prawa są chyba czymś, co mu nie przeszkadzają do tego, żeby osiągać własne cele polityczne i kreować państwo w taki sposób, jak mu jest wygodniej, czy tak, jak prawo rozumie. Andrzej Stróżny został przed zakończeniem swojej kadencji odwołany ze stanowiska szefa CBA niezgodnie z prawem. Ale tutaj nawet sympatycy PiSu wrzucają kamyczek do państwa, do PiSu ogródka, że można było zabezpieczyć lepiej kadencję, to znaczy pana Stróżnego przed odwołaniem, przed upływem kadencji. Dlaczego tego nie zrobiono? A można było zabezpieczyć prokuratora krajowego? Zabezpieczono i to w sposób, wydaje się, najbardziej poważny z możliwych, czyli nie po zasięgnięciu opinii prezydenta odwołuje się prokuratora krajowego, ale za zgodą pana prezydenta. I nawet gdyby przyjąć na poważnie przez moment argumentację Bodnara, że był jakiś problem formalny związany ze statusem prokuratora Barskiego, chociaż to nieprawda, to obowiązkiem Bodnara było skierowanie wniosku do pana prezydenta, nawet używając tej argumentacji, jakiej użył odwołując prokuratora Barskiego, że wnosi do pana prezydenta odwołanie. Tak wprost mówi ustawa o prokuraturze, obowiązująca ustawa. Oni to po prostu ignorują. Skala bezprawia, jaka się w tej chwili dzieje w naszym kraju, jest ogromna. Cynizm szokujący. Mamy do czynienia naprawdę z ekipą, która tutaj tworzy rzeczywistą dyktaturę. To nas oskarżano, prawda, obsadzano w rolach jakiegoś ponurego funkcjonariuszy ponurego reżimu. W zasadzie czyniono z nas gestapowców, prawda, ludzi bez jakichkolwiek zasad. Tak naprawdę oni kreowali tę rzeczywistość wobec nas, ale sami dokładnie robią to, o co nas oskarżano, czego my nigdy w imię zasad byśmy nie robili, nie robiliśmy. Ja tutaj chciałam jeszcze zapytać o służby wojskowe, bo to wprawdzie nie była pana domena, tylko ministra obrony narodowej, panów domena. No tym niemniej profesor Cęckiewicz zwraca uwagę na to, że powrót Krzysztofa Duszy na stanowisko wiceszefa SKW to jest jakaś patologia, która może spowodować, to nie tylko kompromitacja Polski, ale wręcz może spowodować w ogóle delegitymizację tego, co robi służba kontrwywiadowcza. Czy panowie się zgadzają z taką opinią profesora Cęckiewicza? Znaczy ja uważam, że... Przypomnijmy tak, że... Jeżeli chodzi o SKW, prawda, i tę ponurą historię przedziwnych kontaktów i relacji z Rosjanami, jest to coś szokującego, niebywałego. W tej sprawie zaawansowane śledztwo prowadziła prokuratura, postawiła członkom kierownictwa byłego SKW zarzuty, poważne zarzuty. Umowa, jaką podpisano swego czasu o współpracy z FSB, jest umową szokującą, niespotykaną. To jest kompletna kompromitacja tamtej ekipy. Eksponent, jeden z członków ścisłego kierownictwa SKW znowuż wraca w roli kierowniczej do tej formacji. To jest bardzo niedobry sygnał, bardzo niedobry sygnał, a podpisanie tej umowy z FSB, okoliczności zawarcia tej umowy są całkowicie kompromitujące dla służb w czasach, kiedy premierem był Donald Tusk, pierwszy raz, kiedy był premierem. No po prostu skandal, kompromitacja i takie na kolanach, prawda, wobec Rosjan podpisywanie umów, wszystko, cała ta otoczka taka niesmaczna, zadziwiająca, niezrozumiała do końca, co się za tym kryło. Nie tylko umowa, ale po prostu sposób jej realizacji. No, picie wódki z funkcjonariuszami FSB w lokalach, bratanie się, wymiana prezentów, no to już są jak obrazki z lat 70. czy 80., kiedy te relacje były zupełnie serwilistyczne wobec służb sowieckich i to przypomina najstraszniejsze czasy PRL-u.
Tak, i te zobowiązania, no, które podpisali, prawda, do tej współpracy, wspólnego zwalczania jakichś ruchów, prawda, wywrotowych, jak to określono, taki rosyjski, mówiąc politycznie, sowiecki język, prawda, tego dokumentu. No widać, kto pisał ten dokument, kto tylko podpisywał grzecznie. No ręce opadają pod każdym względem. To jest hańba dla polskich służb po roku 90, że doszło do takiej sytuacji i myślę, że nie zostały wyjaśnione wszystkie okoliczności. Czemu to miało służyć? Dlaczego Donald Tusk aprobował to, te działania służb? Ja próbuję nadal, bo skoro ci ludzie wracają to znaczy, czyli tak. Było wszystko okej. No właśnie, a czemu miała służyć afera, tak zwana afera Pegasusa? Odnosimy wrażenie, że pewna grupa wpływowych osób, które przestraszyły się niektórych spraw, które robili, kiedy CBA dotarło do tych rzeczy, no jak gdyby zrobiło ogromną histerię medialną. Te osoby przestraszyły się dowodów zebranych przez służby specjalne i biorąc pod uwagę to, że każde informacje o inwigilacji rzekomej, o podsłuchiwaniu, no niezwykle elektryzuje opinię publiczną, zrobiono z tego polityczno-medialny spektakl. No ale czy panowie uważają, że tylko dlatego, że to jest no, sfera objęta ochroną, prawda, tajemnicy związane z działalnością służb specjalnych, które mają procedury niejawne. Czy tylko to ułatwiło operacje medialne, które powodowały, że powstawały piętrowe fake newsy, piętrowe mity? Czy tylko to powodowało? Jest taka sytuacja, że pewna przewaga medialna, która miała tamtą stronę i główne media podejmowały to niezwykle ostro, bezrefleksyjnie, jak gdyby nie przyjmując argumentów drugiej strony. My często dementowaliśmy niektóre sprawy, ale w sposób, który mogliśmy. Nie można było otwarcie w pewnym momencie mówić o środkach i metodach pracy operacyjnej, bo byłoby to szkodliwe dla służb. My w pewnym momencie o tym powiedzieliśmy, ale w momencie, kiedy już jest komisja śledcza, która o pewnych rzeczach mówi otwarcie po prostu, o których nie powinna mówić. Powiedzieliśmy o pewnych rzeczach, między innymi dlatego, że Donald Tusk w obecności prezydenta ujawnił zakup oprogramowania Pegasus. No nie mogliśmy dłużej milczeć. Ale to nie jest tak, że ktoś nam coś zarzuca, kiedy nadzorujemy służby specjalne, a my wychodzimy na konferencję prasową i informujemy opinię publiczną, w jaki sposób działają służby. Im mniej osoby, które parają się przestępczymi procederami, wiedzą na temat środków pracy operacyjnej, metod pracy operacyjnej, możliwości polskich służb, tym lepiej. Ja myślę tak, że Donald Tusk nie tylko ujawnił zakup Pegasusa i to, że polskie służby go posiadały, w sensie publicznym dał temu wyraz, natomiast on dalej insynuował, prawda? On sobie pozwolił po raz kolejny na stwierdzenie o długiej liście ofiar prawda? Tak. Machał Pegasusa. Jakimiś tam. Ale to pokazuje, że właśnie jakie są cele tych, którzy wykorzystywali sprawę Pegasusa, oprogramowania Pegasus praktyczne. Pierwszy cel to jest cel polityczny, stricte polityczny. Chodziło o to, żeby Polacy mieli przeświadczenie powszechnej, nielegalnej, bezprawnej skali inwigilacji przez reżim. W jakimś momencie taki przeciętny Polak mógł mieć wrażenie, że w zasadzie, no jeżeli służby podejmą taką decyzję, to w każdej chwili w jego mieszkaniu, prawda, może być uruchomiona kamera w jego komputerze, kamera w jego telefonie, mikrofony, podsłuchy. W zasadzie no, może być całkowicie odarty z prywatności i intymności, a być może to się nawet już dzieje. Być może jest jakieś takie wielkie studio i on jest nieświadomym uczestnikiem jakiegoś Big Brothera, prawda, pisowskiego, że sobie siedzi Kamiński z Wąsikiem. Dobra, to dzisiaj puścimy co tam u Kowalskiego, prawda, co tam u Nowaka, prawda, jak tam w życiu prywatnym, co tam się dzieje, prawda, i tak dalej. No po prostu zgroza. I oni u Polaków takie przeświadczenie, prawda, przed wyborami bardzo świadomie rozpowszechniali, bardzo cynicznie. Ale jest drugi element, niezwykle groźny. Oni chcą poprzez tę komisję śledczą między innymi, poprzez śledztwo prokuratorskie, które właśnie wszczęto w sprawie używania programu Pegasus, to już widać. Oni już mają i przygotowany raport i są już tak naprawdę decyzje, jakie zapadną w tym śledztwie, że używanie programu Pegasus było nielegalne z założenia. I dowody zebrane przez funkcjonariuszy w trakcie pracy operacyjnej
wiele z tych dowodów jest w prokuraturze albo już nawet w sądzie, prawda, będą z założenia nielegalne, bo są to dowody zebrane, to są tak zwane owoce zatrutego drzewa. Co prawda tego przepisu w polskim prawie nie ma, że ale nie korzysta tak będzie się. To zinterpretowane. Ale chcą unieważnić dowody przestępstw. Ja podam jeden przykład, bardzo spektakularny, akurat mi znany, prawda, i znany też opinii publicznej z uwagi na spektakularny charakter tej sprawy, czyli sprawa Sławomira Nowaka. Otóż z tego, co wiem, właśnie w tej sprawie duża część dowodów są to dowody zebrane tą metodą. Na szczęście będzie im bardzo ciężko zamieść pod stół sprawę Nowaka, ponieważ tam są i zeznania świadków, i pieniądze, które zostały znalezione w skrytkach, żywa gotówka, prawda? Więc no... No i chyba też międzynarodowość tego śledztwa też utrudni im zamiatanie go pod dywan. No tak, tylko że tu chciałbym już przypomnieć, bo też wiele było takich nieprawdziwych informacji w mediach, że to Ukraińcy wystawili Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, dali pełne materiałów i oni dopiero to zrobili. Nie, to był materiał zebrany przez służby polskie, przekazany także w odpowiedniej formie stronie ukraińskiej, bo część przestępstw dotyczyło działalności Nowaka na Ukrainie. Ale to była sprawa zaczęta w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i zrealizowana w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Powiedzmy krótko, co to tak naprawdę jest Pegasus? Do czego on służy? Króciutko, jednym zdaniem przecież można. To jest system do kontroli operacyjnej, który daje możliwości prowadzenia kontroli przy nowoczesnych środkach szyfrowanych komunikacji. Ale co to znaczy ta kontrola operacyjna? Czyli kontrola operacyjna, mówiąc, to jest zapis ustawowy dotyczący podsłuchu. Czyli przy pomocy tego programu informatycznego o nazwie Pegasus można było kontrolować internetowe komunikatory. Prawda, wszystkie te sygnały, WhatsAppy, telegramy, coś co wielkie firmy produkujące te programy, upowszechniające, zapewniają, że są to w pełni bezpieczne, że nikt nie jest w stanie podsłuchać, prawda, prowadzonej za pomocą takiego komunikatora rozmowy. I oczywiście to jest takie złudne poczucie bezpieczeństwa dla osób użytkujących ten program, ale no, jest też interes bezpieczeństwa państwa. Z tych programów masowo w pewnym momencie zaczęli korzystać przestępcy. Ale jest jakiś program, który nie jest do rozszyfrowania? Nie możemy tego odpowiedzieć. Ale poproszę powiedzieć, pytanie. Panie redaktor, to jest wyścig technologiczny firm, które tworzą komunikatory i wyścig technologiczny firm, które tworzą sprzęt dla służb specjalnych. Ten wyścig jest i nigdy nie będzie urządzenia, które będzie w pełni bezpieczne. Bardziej się pytam o to, czy na przykład prezydent może swobodnie rozmawiać z premierem rządu. Moim zdaniem nie. Służby wrogich państw stosują w sposób nielegalny wobec właśnie polityków innych państw różnego typu programy szpiegujące. Także moim zdaniem należy zawsze uważać, znaczy oczywiście są takie szyfrowane łącza służb specjalnych i to jest najbezpieczniejsza forma komunikowania się między głowami państw, ale korzystanie ze zwykłego telefonu komórkowego jest bardzo ryzykowne i jest nieprofesjonalne, jeżeli chodzi o głowy państw. No i dobrze, tutaj powiedzieliśmy ABC Pegasusa w 2 minutkach. Dlaczego nie można było w ten sposób zdetonować tych fejków, które się rodziły parę lat temu i przekazać opinii publicznej garść podstawowych informacji na ten temat? To jest też zarzut, który formułują ludzie, którzy sprzyjają tak. Generalnie. Ja powiem w ten sposób. To są szczegółowe metody i środki pracy operacyjnej służb specjalnych. One są ustawowo chronione. My nie mogliśmy powiedzieć opinii publicznej, że polskie służby specjalne używają takiego, a nie innego programu, żeby mieć możliwość legalnego, podkreślam, legalnego podsłuchiwania osób. Ale przecież nie trzeba było wymieniać nazwy tego programu. No, ale jeżeli osoby, które popełniają przestępstwa, dowiedziałyby się, że jeden, drugi, trzeci komunikator jest, ma możliwość, no nie jest w pełni bezpieczny dla służb specjalnych, czyli służby mogą go kontrolować, natychmiast by miały. No są i zakazy ustawowe, ale względy bezpieczeństwa. No, ale od paru nie lat możemy pokazywać. Ale pani redaktor, my mówimy od paru lat bardzo jasno i klarownie, że służby działają zgodnie z prawem. Podkreślamy, że stosowanie technik operacyjnych, tych zaawansowanych, jest tylko i wyłącznie za zgodą prokuratora, za zgodą sądu. I zawsze o tym mówiliśmy, tylko że to jest mało atrakcyjna informacja dla opinii publicznej. Atrakcyjna informacja jest to, że małe miasteczko było podsłuchiwane. Jeżeli ktoś rzucił w eter taką informację, natychmiast media podejmują, a
biorąc pod uwagę wrogość wobec partii rządzącej i rządu Prawa i Sprawiedliwości, no te informacje były niezwykle mocno rozdmuchiwane. My kilka razy dementowaliśmy bardzo szybko i bardzo kategorycznie niektóre rzeczy, jak chociażby znaną pani redaktor operację Lucień, którą przeprowadzono tuż po wyborach parlamentarnych. Nikt nas nie chciał generalnie słuchać. Powiedzieli, no tak, zdementowali, ale tak naprawdę musimy to wszystko sprawdzić, na czym to wszystko polegało. Skoro już wymieniliśmy hasło operacja Lucień, to może powiedzmy króciuteńko, o co chodziło. Parę dni po wyborach parlamentarnych, kiedy już wiadomo, jakie były wyniki, kiedy wiadomo było, że Prawo i Sprawiedliwość na pewno samodzielnie nie może rządzić, bo ma za mało posłów, ale teoretycznie z arytmetyki wyborczej wynika, że może stworzyć koalicję chociażby z Trzecią Drogą, w telewizji TVN w programie Fakty po Faktach pojawił się Paweł Wojtunik, który zadał publicznie kilka pytań polskim służbom specjalnym, czy w Lucieniu, podczas odprawy CBA w Lucieniu zapadła decyzja o podsłuchiwaniu, tuż przed wyborami była taka odprawa organizacyjno-techniczna, ale on zapytał, czy podczas tej odprawy zapadła decyzja o masowym podsłuchiwaniu polityków opozycji, w szczególności Trzeciej Drogi. Czy ministrowie koordynatorowie byli na tej odprawie? Czy to prawda, że materiały z tych podsłuchów zostały natychmiast przekazane politykom, no w domyśle politykom Prawa i Sprawiedliwości? Zasugerował, że CBA rozpoczęła jakąś zdumiewającą, szeroko zakrojoną operację specjalną, mającą służyć temu, żeby zebrać pewne materiały, przekazać politykom PiS, które oni mogliby wykorzystać w rozmowach koalicyjnych, a może byłyby to różne haki na polityków obecnie koalicji rządzącej, w szczególności Trzeciej Drogi. I zadanie takich pytań spowodowało ogromną burzę medialną. Zrobiono z nas przestępców, z CBA zrobiono policję polityczną, a w zasadzie Prawo i Sprawiedliwość, nikt nie chciał rozmawiać z Prawem i Sprawiedliwości, tak, niewiarygodny partner, który szuka haków na swoich ewentualnych koalicjantów. No był to zabieg polityczny, dopuścił się tego pan Paweł Wojtunik. Udany. I my żeśmy natychmiast zdementowali, mówiąc, że jest to bzdura, fake, że to nieprawda, ale co mieliśmy mówić? Bo skoro on przytaczał jeszcze pewne szczegóły, wręcz fragmenty haseł, które padały na tej odprawie. Ponoć prowadzący tę odprawę, w domyśle szef CBA, rzucał, że to jest kwestia bezpieczeństwa waszych rodzin, jeżeli tego nie zrobili, i waszej przyszłości zawodowej. No to są pewne szczegóły. Rozpętała się burza medialna. Miał uwiarygodniać całą tę bzdurną opowiastkę. Mieliśmy do czynienia z klasyczną prowokacją, taką prostacką, prymitywną prowokacją polityczną ze strony związanego z Platformą byłego szefa tej służby. No człowiek kompletnie bez honoru, który opluł swoją służbę, opluł tak naprawdę swoich funkcjonariuszy. Oczywiście miał intencje stricte polityczne ataku na PiS, ale wiemy, że to był balon kompletnie pusty, prawda? I my teraz domagamy się, no już parę miesięcy minęło, mają władzę, mają możliwość sprawdzenia wszystkiego, domagamy się publicznie wielokrotnie. Doniesienie do prokuratury zostało złożone przez CBA, parę dni później złożono doniesienie. Na kierownictwo CBA, ale domagamy się, żeby pan Siemoniak, obecny koordynator, powiedział opinii publicznej, prawda, nieprawda, było coś takiego, czy to jest kompletny właśnie no fake, używając tego modnego ostatniego słowa. A pan Siemoniak bardzo mocno pompował tą sprawę, mówił o tym, o tych różnych sprawach. Tak, sam podawał na Twitterze. Jako taką ważną, mamy zabezpieczone informację. Tego typu jego wpisy podane dalej. Pan Kobosko, pan Kierwiński, pan... Przepraszam, premier Donald Tusk, prawda, mówił, że przez 8 lat mieliśmy tutaj Lucień. Tak, przez 8 lat atakowali nas fejkami, robiąc histerię medialną. Oczywiście to pada na bardzo podatny grunt, bo to są tajemnica, służby specjalne, tajemnicze spotkanie, Lucień w lesie, ośrodek. No można z tego zbudować przepiękną historię. I te napuszone takie na serio materiały w TVN-ie, w Gazecie Wyborczej pierwsze strony. Parę dni temu mieliśmy z Maciejem konferencję prasową, gdzie publicznie zapytaliśmy obecnych na konferencji dziennikarzy TVN-u, no zapytajcie pana Siemoniaka, prawda, koordynatora, czy coś takiego miało miejsce, czy potwierdził, czy złożył zawiadomienie. No dlaczego tego nie robicie? Bo z całą powagą te bzdury powtarzaliście. Oczywiście nie zapytali Siemoniaka, do tej pory milczenie. My złożyliśmy w trybie dostępu do informacji publicznej zapytanie do obywatela, do pana Siemoniaka, czy coś zrobił, czy wyjaśnił sprawę, jakie są jego ustalenia, prawda, było, panie nie redaktor, było. Panie redaktor, wszystkie systemy kontroli operacyjnej, które mają służby,
są rozliczalne, czyli po czasie można sprawdzić, wobec kogo stosowano kontrolę operacyjną. To jest w ogóle podstawa jak gdyby bezpieczeństwa wręcz służb, właśnie żeby wyjaśniać tego typu sprawy. Gdyby ministrem koordynatorem był nadal Mariusz Kamiński, rozwikłanie tej sprawy zajęłoby mu jeden dzień. Jeden dzień. Pan Siemoniek milczy, chce to zatrzeć w pamięci, uznać, że tego nie było. No dobra, sprawa przyszła już tam, zajmijmy się innymi sprawami, teraz będziemy ujawniać. Oni od początku wiedzieli, że to jest kłamstwo. Bardzo świadomie to kłamstwo sami kolportowali, to w sensie personalnym również pan Siemoniak. I mogliby teraz zostać przed opinią publiczną złapani za rękę, ci oszuści, prawda? Ale no, milczą, więc to rola dziennikarzy. Dziennikarze też doskonale zdawali sobie sprawę, no że tak, to kłamstwo. To była sprawa nieprawdopodobna. W ogóle, sam Wojtunik wiedział, że kłamie, bo wie doskonale, w jaki sposób zapadają decyzje w służbach specjalnych, że to nie jest kwestia podjęcia decyzji w ośrodku w Lucieniu. W sprawach operacyjnych nie rozmawia się z dyrektorami delegatur w gronie, na sali konferencyjnej. Ty tego podsłuchasz, a wszystko ma spływać do mnie. No nie, to w ogóle jest kuriozalne. Kuriozalne kłamstwo, prymitywne zresztą. I Wojtunik doskonale wiedział, że to jest kłamstwo. CBA zawiadomiło prokuraturę. Prokuratura wszczęła śledztwo, ale co z tym śledztwem będzie, kiedy Bodnar jest prokuratorem generalnym? No, nie jestem w stanie zagwarantować, że prokuratura to zrealizuje. Natomiast będziemy pytać my Siemoniaka i apelujemy do dziennikarzy, żeby pytali Siemoniaka, jak to było w tym Lucieniu. Panowie mówią publicznie o tym, że nie tylko operacja Pegasus, nie tylko operacja Lucień wchodziły w grę, jeśli chodzi o budowanie tych fejków. Jakie jeszcze? Generalnie ilość kłamstw w przestrzeni publicznej była bardzo dużo i na nasze tematy oczywiście pojawiało się mnóstwo bzdur, fejków po to, żeby nas ochydzić w przestrzeni publicznej. Już nie chcę tych rzeczy pewnych przytaczać, ale po prostu generalnie większość ataków na służby specjalne ze strony ówczesnej opozycji, czyli Platformy Obywatelskiej, były to ataki fejkowe. Dobrze, to ja teraz wrócę jeszcze do tego mojego pytania, czyli do kamyczka do panów ogródka. Ale jeszcze powiem jedną rzecz. Ogromnym fejkiem było tych fal fejków. Olbrzymim fejkiem była cała operacja postawienia nam zarzutów i skazania przed sądem. To jest wielki kamień, nie kamyczek, ale kamień. To było wszystko fejkowe, przygotowane po to, żeby pokazać, że Kamiński, Wąsik, Bejda byli to ludzie, którzy stworzyli policję polityczną i trzeba unieważnić dowody zbierane przez tą służbę. Tak było. Ja tu chciałam wrócić do roku 2022, kiedy media zaczęły informować o ustaleniach firmy, ośrodka Citizen Lab, funkcjonującego przy Uniwersytecie w Toronto, który jakoby ustalił, że Pegasus miał być używany w Polsce do inwigilowania między innymi niektórych polityków ówczesnej opozycji. No i pojawiają się takie informacje i co panowie z tym robią? Przecież panowie wiedzą, co wiadomo o tym ośrodku. Co wiadomo? Ja może właśnie zacznę od tego, co to za ośrodek, bo to tak ładnie brzmi przy Uniwersytecie w Toronto i tak dalej. Otóż musimy pamiętać o pewnym bardzo istotnym kontekście, jeżeli chodzi o sprawę Pegasusa i izraelskiej firmy NSO. To jest firma, która tak naprawdę działa wbrew biznesowym interesom największych światowych firm telekomunikacyjnych, takich jak chociażby Apple, takich jak Meta, czyli właściciel Facebooka. Ja może powiem, że Facebook za wyłączność na komunikator internetowy WhatsApp zapłacił kilka lat temu 19 miliardów dolarów. No potężne, ogromne pieniądze. To jest jakby oni uznali dla nich wielki marketingowy, ogromny argument. Kupujcie nasze telefony, nasze produkty, korzystajcie z naszych portali, prawda? Bo my zagwarantujemy wam bezpieczeństwo. I tu nagle na rynku pojawia się bardzo profesjonalna firma izraelska, tak naprawdę licencjonowana przez władze Izraela, która sprzedaje produkty tylko dla instytucji rządowych innych krajów za zgodą władz swojego państwa, która powoduje, że te rzekomo bezpieczne, całkowicie nie do rozszyfrowania szyfratory są
możliwości, żeby je rozszyfrowywać. I tu jest ogromna, wielka wojna biznesu. Między innymi firma Apple pozwała przed sądem amerykańskim za ogromne pieniądze tę firmę izraelską, prawda, odszkodowania za to, że naruszają. I firma Apple nawiązała kontakt z tym Citizen Lab przy uniwersytecie, daje im inżynierów, know-how, technologię i pieniądze. Tak naprawdę, w mojej opinii, ten Citizen Lab to jest słup firmy Apple. Dodatkowo Citizen Lab jest sponsorowany przez fundację George'a Sorosa, prawda, który prowadzi tę swoją misję, prawda, ogólnoświatową walki z prawicowymi rządami w jego mniemaniu, prawda, i tak dalej. Także tutaj mamy do czynienia z pewną fikcją, z ogromną walką o interesy czysto biznesowe, prawda, wielkich firm, które okazuje się, że mają niedoskonałe produkty, bo przecież cała działalność NSO, czyli tej izraelskiej firmy, polega na wykrywaniu słabości w tym, co oni oferują na rynku, prawda? Żeby ominąć to, co oni uważają, że jest no, super profesjonalne, ośmieszają tak naprawdę te wielkie firmy z pożytkiem dla bezpieczeństwa światowego. Bo jeżeli legalnie rządy, prawda, korzystają wedle legalnych procedur, zwalczając najcięższą przestępczość, no jest to wielki pożytek dla bezpieczeństwa całego świata, poszczególnych krajów. No pamiętajmy, że to jest celem. Celem nie jest zaspokajanie ciekawości, prawda, co słychać u Kowalskiego w jego życiu prywatnym i rodzinnym, tylko celem jest zwalczanie przestępczości, bo przestępcy korzystają z komunikatorów. Kiedy no, poszła informacja, że to jest bezpieczna forma komunikowania się, prawda, no to każdy przestępca nie rozmawia normalnie przez telefon zwykły, tylko używa tego internetowego komunikatora, a służby, mając wiedzę, że ktoś prowadzi przestępczą działalność, zbierają dowody na tę przestępczą działalność, żeby i osadzić, i ukarać przestępcę, i uniemożliwić mu dalsze prowadzenie działalności przestępczej. Tak, także to jest tutaj wielki konflikt między wielkim biznesem, no, prawem do poczucia prywatności, ale też bezpieczeństwem, bo przecież podstawowe prawo obywatela to jest zapewnienie mu bezpieczeństwa przez państwo. Tak, tutaj jedna gra dotyczy właśnie tych wielkich pieniędzy, ale tutaj można znaleźć również linki do gry służb specjalnych, zwłaszcza tych wschodnich, prawda? No bo jeśli szef Citizen Lab jest powiązany z oskarżanym o szpiegostwo Snowdenem, a sama firma ma związki z firmą Kaspersky Lab, która została wpisana na listę niebezpiecznych firm. Tak. Niby produkuje oprogramowanie antywirusowe, a faktycznie właśnie. A my również się wpisaliśmy na listę naszą krajową sankcyjną. Jak panowie widzieli te linki, czy wtedy wam nie zapaliła się lampka, że to chodzi o coś więcej niż tylko grę wewnętrzną? No na pewno, to ja też mówiłem przed chwilą, to są różne konteksty całej tej sytuacji, ale tu chodzi o ogromną grę różnego typu sił i biznesowych, i politycznych, prawda, i przestępczych i również obcych służb specjalnych, które chcą kompromitować, prawda, niewygodne dla siebie rządy. No, absolutnie tak, to jest potężna gra i tutaj te sprawy wewnętrzne rzeczywiście są tylko wtórne. To tym bardziej może wtedy należało wyjść i zrobić taką prezentację, jaką panowie zrobili parę dni temu. Pani redaktor, bo chcę jeszcze raz mocno podkreślić, to wszystko jest sfera ściśle chroniona przez służby. Żadna ze służb na świecie nie ujawnia swojego potencjału aktualnego, zwłaszcza, że w czasach Platformy no, oni doprowadzili w roku 2015 do takiej sytuacji, że nie mieliśmy nic. Polskie służby były głuche i ślepe. Tak doprowadzili partacze z Platformy Obywatelskiej, świadomie grając, lekceważąc interesy bezpieczeństwa państwa. Więc no, my nie mogliśmy powiedzieć, czym dysponują aktualnie służby. Nie możemy też działać pod wpływem emocji, dawać się sprowokować, prawda, różnego typu, często bzdurnym, ale jednak oskarżeniom. A zwłaszcza szefowie służb mają ogromne ograniczenia, jeżeli chodzi o możliwość publicznego informowania o tym, czego używają aktualnie służby.
nie mogą też zaprzeczyć. Głupotą byłoby też zaprzeczanie, prawda? Ja widziałem, no, że to już zaczyna ten Pegasus to być taką legendą miejską, jak to się mówi, że no już wszystkie możliwe, prawda, możliwości, prawda, tego systemu były mu przypisywane, chociaż wcale tak co do praktycznych rozwiązań nie było, ale nawet uznałem, że być może lepiej w jakimś momencie nie dementować tego, żeby no, pokazać, że nasze służby no, mają ogromne narzędzie, bo to też ma pewien walor prewencyjny i ostrzegawczy dla naszych wrogów, dla naszych przeciwników. To, że służby muszą mieć tego typu narzędzia, to jest rzecz oczywista. Wszyscy szefowie służb sygnalizowali problemy z prowadzeniem kontroli operacyjnej w momencie, kiedy były upowszechnione komunikatory. Ale chciałem podkreślić, że to nie tylko za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości była taka sytuacja. Otóż w czasie poprzednich rządów, kiedy wchodziły już komunikatory, bardzo popularny był system Skype, chociażby do komunikacji, no, CBA w 2012 roku zakupiło podobny system. Pana Wojtunika. Za pana Wojtunika. Koordynatorem był Jacek Cichocki, a premierem był Tusk. Zakupiło podobny system, tylko że firmy włoskie Hacking Team, zresztą ta nazwa jest, prawda, sugerująca, jest to firma, która zajmuje się hakerką, która zresztą została zhakowana przez hakerów, którzy wszystko, całe dokumenty firmy, łącznie z fakturami, które wystawiała CBA, upubliczniło w Wikileaksie. Kompletnie ośmieszono CBA i służby w czasach Wojtunika i dlatego zaprzestali już dalszej współpracy. W roku 2015, kiedy obejmowaliśmy władzę, była kompletna plaża. Oni podjęli pewien ruch, wybrali złą firmę, nieprofesjonalną firmę, nie w sensie produktu, bo produkt był realny i bardzo agresywny. Działał. I nie był wcale tylko w fazie testów. Firma, zresztą właśnie nomen omen Hacking Team, prawda, która dała się zhakować i na tym portalu Wikileaks pokazało się mnóstwo dokumentów wewnętrznych tej firmy, łącznie z dokumentami ich klientów, no po prostu okazała się kompletną kompromitacją. Dlatego platforma się wystraszyła, prawda, i nie kontynuowała już dalszych działań. Służby były w roku 2015 głuche i ślepe, podkreślam. A chciałbym jeszcze podkreślić, zresztą mówił o tym ekspert Komisji Śledczej, pan profesor Kosiński, który zapytany właśnie na komisji stwierdził, że według jego oceny wszystkie kraje europejskie posiadają taki system jak Pegasus, tylko nazywamy Jarvis, albo podobne systemy. To jest już norma w służbach specjalnych. A ta komisja i ta władza, która jest obecnie, chce sprawić, żeby służby bały się używać instrumentów. Ale ja zadam pytanie jedno. Czy panowie, przejmując kontrolę nad CBA, sprawdzili zasadność wykorzystywania tego systemu w czasach ekipy Donalda Tuska? Czy zrobili panowie audyt w takim razie? Czy tam wszystko odbywało się prawidłowo? Zrobiliśmy audyt. Ten audyt był upubliczniony, ale nie znaliśmy żadnych dowodów na to, żeby funkcjonariusze służb specjalnych w czasach pana Wojtunika używali tego systemu niezgodnie z prawem. W naszej ocenie stosowano normalne procedury, takie jakie my stosowaliśmy, dlatego też nie kierowaliśmy żadnego zawiadomienia w tym zakresie. My bardzo krytycznie oceniamy CBA Pawła Wojtunika. Była to służba zagłodzona, zdołowana, wyciszona tak naprawdę. Nie można było zajmować się pewnymi sprawami, ale w tym zakresie no nie będziemy robić Pawłowi Wojtunikowi zarzutu, chociaż tych zarzutów jest wiele innych. Tak, ja może powiem w ten sposób, że to, że wybrali nie najlepszy produkt i nie najlepszą firmę, to jedna rzecz i tu podchodzimy krytycznie i sami po prostu się ośmieszyli, prawda, wybierając ten produkt i konsekwencje, o tym mówię, o tych publikacjach Wikileaks były reputacyjnie bardzo niedobre dla służby i dla państwa, ale to nie oznacza, że to była metoda nielegalna. My uważamy, że obowiązkiem służb jest posiadanie, jeśli jest to możliwe, skutecznych narzędzi do zwalczania przestępczości. No, dla mnie szokujące było to, że po tej próbie z Włochami nie podjęto dalszych działań, zaniechaniu tych działań, prawda? Trzeba było natychmiast, prawda, no, zacząć myśleć na temat zakupu
profesjonalnego, możliwego w tym czasie produktu, który umożliwiałby służbom skuteczne zwalczanie przestępczości. Ważne, żeby to było legalne, żeby to było rozsądne, prawda, przemyślany zakup, prawda, a nie jakaś przypadkowy gadżet, prawda, bo ktoś mi zaoferował, a potem jest kompromitacja i żenada. Ja przy tej okazji jeszcze zapytam o podsłuchy, których dokonywano w czasach rządów Donalda Tuska pierwszych, bo sam pan minister ujawnił, że była cała długa lista dziennikarzy, którzy byli podsłuchiwani. Inwigilowani. To jest inwigilowani, ale też podsłuchiwani. W tej inwigilacji była też obserwacja oczywiście, ale też podsłuchy. No i co dalej? To było panów zdaniem zasadne? Nie, czy jeśli było, nie, to w takim razie... To było razie... absolutnie niezasadne. Skala inwigilacji wobec dziennikarzy, a zwłaszcza wobec środowiska jednej z redakcji, no była szokująca. Gro tych działań inwigilacyjnych wiązało się z redakcją ówczesną Rzeczpospolitej, która opisała aferę hazardową. Wtedy rzucono całe siły, prawda, żeby no, rozpracować dziennikarzy, żeby znaleźć źródło przecieku, prawda, bo to były działania prowadzone pod tym szyldem, tylko że to były działania kompletnie nieadekwatne. Jeżeli kilkudziesięciu dziennikarzy, niemal 3/4 redakcji było rozpracowywanych, brano ich bilingi, to na rok wstecz, prawda, z kim się kontaktowali. Była obserwacja prowadzona za tymi dziennikarzami. Jeździli funkcjonariusze i sprawdzali, czy być może gdzieś tam się nie spotykają i tak dalej. Używano specjalnych urządzeń technicznych, no mówiąc popularnych jaskółek. Funkcjonariusze nazywają je jaskółkami. Chodzi o takie selektory sieci, gdzie funkcjonariusz z tym urządzeniem pojawia się fizycznie w pobliżu dziennikarza, żeby namierzyć wszystkie telefony, jakie są w jego posiadaniu, prawda? Żeby również znaleźć tajne telefony dziennikarzy do rozmów z ich źródłami dziennikarskimi. No, na tym polegało to i to chodziło o kilkudziesięciu dziennikarzy, niemal całą redakcję ówczesną Rzeczpospolitej. No to są rzeczy niebywałe. Nie skończyło wskazaniem nikogo. Tak, zostało złożone zawiadomienie do prokuratury i co więcej, no to śledztwo trwało. Bardzo długo było rzucane pomiędzy prokuratorami różnymi. Ja dostałem zawiadomienie nie tak dawno, że śledztwo zostało umorzone 18 grudnia, no 5 dni po objęciu przez Donalda Tuska rządów. Pewno bym zażalił się na tą decyzję, bo byłem osobą poszkodowaną, bo zarówno ja byłem podsłuchiwany, jak i w mojej ocenie zupełnie bezprawnie moja żona była podsłuchiwana przez ABW przez 3 miesiące na kontroli procesowej. Moja żona była całkowicie bezprawnie podsłuchiwana, ponieważ do wniosku o podsłuch Macieja wpisano numer telefonu również żony. I o ile można by uznać, że funkcjonariusz, który wpisał 2 numery telefonów, jakoby używanych przez Macieja, prawda, mógł na początku się pomylić, to 3 miesiące słuchano żony, która tak naprawdę na bieżąco rozmawiała z drugim telefonem, z mężem, jest bardzo szybko. Już po paru godzinach można było się zorientować, że to jest telefon żony, a zwłaszcza no, bilingi można było, należy zgodnie ze sztuką wziąć wcześniej. Ja myślę, że oni doskonale wiedzieli, że to jest telefon małżonki. No musieli wiedzieć. Tak. I specjalnie, żeby no, to taką totalną inwigilację wobec Macieja roztoczyć, przeprowadzono działania absolutnie nielegalne. Pewno bym się zażalił na tą decyzję prokuratury, bo miałem do tego prawo, ale niestety zostaliśmy osadzeni nielegalnie w więzieniu. No ale ktoś powiedział, no 8 lat był PiS przy władzy. Tylko że i co? Ja powiem tak, no nie mieliśmy wpływu na pracę prokuratorów. To my nie mieliśmy wpływu na pracę prokuratorów. To dzisiaj ta władza bierze sobie to śledztwo, to ma być wznowione i mamy robić, a to sobie umorzymy, bo jest dla nas niewygodne. My tak nie działaliśmy, pani redaktor. To jest właśnie dokładnie odwrotnie. Zażalenie na przewlekłość postępowania? Mieliśmy bardzo dużo pracy. Ale dowody były, tak? Żeby dowody w tym tak. postępowaniu że były, tak. żeby konkretne osoby tak. poniosły odpowiedzialność, tak? Na nielegalną inwigilację dziennikarzy. Moim zdaniem było to przekroczenie uprawnień. Skala była absolutnie nieproporcjonalna do tego, co chciano wykryć, prawda? Bo chciano wykryć, kto przekazał redakcji Rzeczpospolitej niejawne materiały dotyczące afery hazardowej, tak mocno bijącej w rząd Tuska, prawda? Bardzo niewygodne.
wygodny i politycznie dla Tuska. Więc sama byłam na tej liście, nie byłam wtedy w Rzeczpospolitej, były też tak, osoby spoza. Ale oczywiście nie tylko chodziło o Rzeczpospolitą i o tę publikację. Ta skala była szersza, tam byli również dziennikarze z innych redakcji, w innych wątkach. I nie jedna służba, a dwie służby, bo zarówno CBA prowadziło swoje działanie, jak i ABW prowadziło. Tak. Tak. Jeszcze chciałam zapytać to ostatnie z serii pytań dotyczących Pegasusa. Wspomnieli panowie, że w 2021 roku, to był taki przykład akurat dotyczący tego roku, z 200 prowadzili panowie 200 spraw, tak? Znaczy nie my, tylko służby. Tak, no. Przy użyciu tego oprogramowania. Tak. Przy użyciu tego oprogramowania. 200 kontroli operacyjnych. Tak. Ile z nich dotyczyło spraw związanych z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa państwa? Szpiegostwo? Tak naprawdę wszystkie, ale jeżeli chodzi właśnie o takie trudne tematy jak szpiegostwo, wtedy mieliśmy do czynienia z ogromnym uaktywnieniem się służb specjalnych Rosji i Białorusi na terenie Polski. To było w przededniu wojny na Ukrainie, już wojna hybrydowa na granicy polsko-białoruskiej trwała, więc na te 200 telefonów kontrolowanych, bo to mówimy o telefonach, nie o osobach. Niektóre osoby używały kilku telefonów, więc tych osób realnie było mniej. Około 100 spraw, czyli 50% były to sprawy kontrwywiadu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a do tego jeszcze dochodziło kilkanaście procent spraw prowadzonych przez służbę wojskową, przez wojskowy kontrwywiad. Także większość spraw w 2021 roku dotyczyła spraw kontrwywiadowczych. I duża część to byli obcokrajowcy, Rosjanie i Białorusini. CBA ledwie tam 30 kilka kontroli operacyjnych prowadziło. Podobnie policja i to w takich sprawach rzeczywiście, tak. No, mówiąc kolokwialnie, hardkorowe, zabójstwa, zorganizowana grupa, handel narkotykami. Ja pamiętam, że właśnie w tym roku, bo akurat no, dane mi utkwiły mocno w głowie, w tym roku kilkanaście kontroli operacyjnej przy pomocy programu Pegasus dotyczyło podejrzenia zabójstwa. To były sprawy prowadzone przez policję, bo również policja korzystała z tego programu. Centralne Biuro Śledcze Policji, prowadzące najtrudniejsze sprawy przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym, handel narkotykami. To wszystko też było dzięki temu programowi można było ogarnąć. Dlatego wszystkie te sprawy dotyczyły bezpieczeństwa. I jeszcze jedna rzecz. Sprawy prowadzone przez CBA, czyli sprawy korupcyjne. Tutaj nie było żadnego kryterium politycznego. Wiadomo, że sprawy korupcyjne dotyczą ludzi władzy. Czy to z poziomu samorządu, czy z poziomu rządu, prawda? Jeżeli ktoś skorumpowany był z tamtej strony, typu Sławomir Nowak, prawda? Nie, no to napisz. Oczywiście, że nie chodziło o walkę z korupcją, nie chodziło o bezpieczeństwo państwa, tylko chodziło o politykę, prawda? Ja przypomnę, że Sławomir Nowak był również takim schowanym członkiem sztabu Rafała Trzaskowskiego w kampanii prezydenckiej. To jakby przyznano później, prawda? Nawet przez moment usiłowano tym grać, że jak to, słuchano, podsłuchiwano Nowaka, a przecież on był członkiem sztabu Trzaskowskiego, prawda? No skandal, przecież to wiadomo, że to nie chodziło o to, że to jest skorumpowany. Wszyscy są równi wobec prawa. Dzisiaj tak władza często używa tego słowa i my dokładnie tak też o tym zawsze mówiliśmy i mówimy. Ja żeby jeszcze domknąć myśl, a jeżeli kontrolowano operacyjnie osoby z obecnej ekipy rządzącej, prawda, które być może należało weryfikować jakieś informacje dotyczące korupcji, bo przecież różni ludzie są przy władzy, prawda? Często nawet do najbardziej ideowych środowisk politycznych doklejają się, jeśli jest to środowisko aktualnie rządzące, różnego typu postacie, prawda? Więc jeżeli służba kontrolowała kogoś z obecnego obozu rządzącego, no to teraz narracja, no zbierali haki na swoich, jakieś rozgrywki wewnętrzne, prawda? Kamiński chciał mieć haki na wszystkich, prawda? No po prostu to jest śmieszne, trzeba żałosne powiedzieć, że mierzą nas swoją miarą po prostu. Ale ile takich było przypadków właśnie jak pan Nowak, gdzie dowody były zebrane dzięki... I ile było takich przypadków? Było sporo. Było sporo. Co z tymi sprawami się dzieje? Są na różnym etapie. Niektóre są w sądzie, niektóre w prokuraturze, a w niektórych sytuacjach jakby weryfikowano pewne informacje operacyjne i uznano, że nie ma dowodów, więc sprawy zostały zamknięte, a materiały zostały zniszczone. To jest zniszczone. Tak, że nigdy 100% kontroli operacyjnych nie przynosi 100% spraw w prokuraturze. Czy w sądzie. To tak jest. Czasami zdarza się, że po prostu służby nie znajdują dowodów, albo weryfikują, że po prostu rzeczywiście to przestępstwo albo nie było, albo no jak gdyby sytuacja jest inna. Wówczas tutaj pragnę wszystkich uspokoić, służby takie materiały niszczą. Komisyjnie, protokolarnie niszczą, nie przechowują tych materiałów. A pani Brzosek twierdzi, że jej coś w
wklejaliśmy. Właśnie. I to jest ciekawa linia obrony. Oni byli przekonani, że ten program, którym dysponowały polskie służby, mógł wgrywać jakieś pliki na przykład na telefon czy na komputer, albo modyfikować powiedzmy jakieś maile, SMS-y i tak dalej. I okazuje się, że niestety spotkała ich przykra niespodzianka, bo teraz możemy powiedzieć publicznie, ta wersja Pegasusa, którą dysponowały polskie służby, nigdy, podkreślam, nigdy nie miała opcji wgrywania czegokolwiek, modyfikowania. Technicznie było to niemożliwe, więc linia obrony pani Wrzosek na przykład, prawda, naległa w gruzach. Pana Brejzy, który twierdzi, że mu coś wgrywano, prawda, pani Wrzosek, że to nie są moje rozmowy, to służby musiały za pomocą tego programu mi coś tam wgrać, prawda. No niestety ta linia legła w gruzach. To, co jest w prokuraturze, a dotyczy pani Wrzosek czy pana Brejzy, z całą pewnością jest prawdziwe. Natomiast ten program kupiony przez Pawła Wojtunika dawał taką możliwość służb. My nie znaleźliśmy dowodów, że tak się działo, ale ten Pegasus Tuska dawał możliwość implementowania chociażby jakiegoś pliku do urządzenia końcowego. Pani Wrzosek jest partnerką pana Domarackiego. Ten człowiek ma w tej chwili postawione zarzuty, takie jak pani Wrzosek, z tytułu wynoszenia spraw ze śledztw, prawda, prokuratorskich na zewnątrz i przekazywania ich bezpośrednio kandydatowi w wyborach prezydenckich do sztabu wyborczego Platformy Obywatelskiej i pana Trzaskowskiego. No na tym zostali złapani oboje. Jej prokuratura sformułowała zarzut, ale nie udało się uchylić jej immunitetu w wyniku tych wszystkich problemów, prawda, w Sądzie Najwyższym i kwestionowania Izby Dyscyplinarnej i jej legalności, więc ona nie usłyszała zarzutu, ale zarzut został wobec niej na piśmie sformułowany. On usłyszał zarzuty jako ten podżegający ją do wynoszenia z prokuratury informacji i to była ta osoba, która bezpośrednio przekazywała Trzaskowskiemu w kampanii wyborczej prezydenckiej informacje ważne dla Trzaskowskiego. A dodatkowo jeszcze on, kiedy w roku 2016 odchodził z pracy w policji, bo on był komendantem stołecznym policji, no, zrobił sobie papiery, że jest inwalidą, żeby mieć dodatek taki, tylko ten rentowy dodatek, tak, prawda, tak. Za niepełnosprawność. Znaczy za uszkodzenia zdrowia, tak, w wyniku służby. Trwałe uszkodzenia, żeby mieć wyższy, no, to owocowało wyższym dodatkiem do emerytury. Że już a teraz nagle ozdrowiał po latach. No, ale... Ilość memów wśród ludzi, którzy służą w policji, jest po prostu ogromna. Policja wstaje z wózka inwalidzkiego, człowiek idzie zostać komendantem głównym. Ale jeśli tutaj mówimy o policji, no to trudno nie zadać pytania jednego, które pojawia się w internecie. Czy panowie sobie nie wyhodowali takiej sytuacji, że zaczyna wzrastać agresja, że wzrastała agresja na ulicach, narodził się nie tylko ruch KOD-u, nie tylko ruch ze strzałką, ale policja była traktowana tak, jak była traktowana pod koniec państwa władzy, bo panowie na to pozwolili. Nie, to nie my na to pozwoliliśmy, tylko sądy na to pozwoliły, bo każdy przypadek ataku na funkcjonariusza, znieważenia munduru był procesowo realizowany przez policję. I ilość spraw, które była kierowana do sądów, była bardzo duża, tylko że sądy umarzały tę sprawę albo uniewinniały te osoby. Mało tego, przyznawały jeszcze zadośćuczynienie za działalność policji wobec nich, za zatrzymanie. To rozuchwala po prostu. Zostali ci ludzie rozuchwaleni, ale nie przez działania policji, tylko przez sądy za to, że jeżeli za czyn nie ma kary, a jest nagroda, no to trzeba go robić dalej, prawda? Ja podam jeden konkretny przykład, żeby uzmysłowić skalę tego, co się działo w sądach w kontekście właśnie, o jakim mówimy. Niejaka babcia Kasia, tak zwana babcia Kasia, bo żadna tam babcia, prawda, i Kasia to jest takie ocieplające wizerunek, bardzo agresywna kobieta, pani Augustynek chyba tak się nazywa, która ciągle brała udział w jakichś szarpaninach z policjantami. No niedawno wygrała przed sądem sprawę z oskarżenia publicznego, gdzie nazwała publicznie funkcjonariusza durniem, prawda, powiedziała mu, że jesteś durniem. No, została skierowana przez prokuraturę sprawa do sądu za znieważenie funkcjonariusza i sąd uznał, że to było takie obywatelskie prawo do krytyki, prawda, i uniewinnił ją. Jeszcze
jeszcze prawdopodobnie dostanie odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie, prawda? No, ale opluwanie, ale opluwanie funkcjonariuszy, atakowanie fizyczne... No ale przecież odpowiedzią nie może być bicie pałką, tylko odpowiedzią powinno być zatrzymanie. Zamknięcie na 48? Skierowanie sprawy do sądu. Takie w przypadku miesięcznic smoleńskich, kiedy to środowisko było niezwykle aktywne, no za każdym razem w zasadzie dochodziło do różnych form agresji. I każdorazowo policja kierowała wniosek o ukaranie. Skoro tu wywołany jest temat miesięcznic, czy panowie uważają, że Jarosław Kaczyński jest wystarczająco chroniony? W tej chwili, po tym, co... Skala zagrożenia. My robimy wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Jarosławowi Kaczyńskiemu. Panowie to robią jako osoby prywatne, nie instytucje, które za panami stały. Tak, skala nienawiści wobec Jarosława Kaczyńskiego i niektórych polityków PiSu jest ogromna. A konsekwencje mogą być dramatyczne. Mamy wszyscy w pamięci sprawę Cyby, który tak naprawdę dokonał aktu terrorystycznego swego czasu, prawda, bo on symbolicznie zamordował Marka Rosiaka. Dla niego to był przedstawiciel PiSu, on nie znał Marka Rosiaka, nie wiedział, kto to jest. Dla niego to był przedstawiciel PiSu. Tak chciał naprawdę zabić Jarosława jego celem Kaczyńskiego. Był Jarosław Kaczyński, prawda, więc zdajemy sobie sprawę z tej ogromnej skali zagrożeń. Jarosław Kaczyński ma profesjonalną ochronę zapewnioną przez partię polityczną, za co był bardzo często atakowany, wrednie i podle atakowany przez Platformę, jakie to pieniądze są wydawane, ale to jest niezbędne zupełnie i to jest po prostu na poziomie elementarnym zapewnione bezpieczeństwo, natomiast to, co się może zdarzyć przy tej kampanii nienawiści wobec niego, prawda, ja traktuję jako coś bardzo realnego, jako bardzo realne zagrożenie dla jego życia, fizycznie dla jego życia. No ale jak panowie oceniają postawę policji w czasie tych zajść? No, pasywna jest policja. Oczywiście, pasywna. Ale była dostają również sygnał, kiedy panowie odpowiadali nie, za policję. No, nie, było to troszeczkę inaczej. Nie, naprawdę nawet nie. Niektóre środowiska zarzucały, że policja za bardzo ogranicza swobody obywatelskie, bo wycina teren. Ale... Ja chcę powiedzieć tak, ale to żebyśmy wyjaśnili to do końca. Po pierwsze, w czasach, kiedy my kierowaliśmy, wiedząc jak duża, jakie niebezpieczeństwo rodzi ta fala nienawiści wobec Jarosława Kaczyńskiego, i zapewnialiśmy na miejscu odpowiednie siły policyjne, żeby nie było możliwości bezpośredniej fizycznej konfrontacji i fizycznego ataku. Robiliśmy to w imię odpowiedzialności, byliśmy za to bardzo często atakowani, zwłaszcza przez Wyborcze, TVN-y, prawda, Platformę Obywatelską, ale wiedzieliśmy, o co chodzi, żeby nie doszło do tej fizycznej i tutaj było pełne bezpieczeństwo zapewnione. Druga rzecz, no mamy sytuację haniebną. Mamy człowieka, który co miesiąc przychodzi z obraźliwym wieńcem, prawda? No skandaliczna sytuacja. Wielokrotnie, od samego początku, konsekwentnie policja za pośrednictwem prokuratury stawiała temu człowiekowi każdego miesiąca zarzuty, sprawy szły do sądu i za każdym razem sąd uniewinniał go. Znowuż podkreślając, że jako obywatel ma do tego prawo, a działania policji były nadmiarowe i niewłaściwe. No po prostu to było tak frustrujące dla funkcjonariuszy, kiedy sąd, prawda, odwoływano się do wyższych instancji sądowych i w tych wyższych instancjach jacyś kolejni aktywiści justycji uznawali, że ma prawo obrażać świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, naszego prezydenta, prawda, tym haniebnym napisem na wieńcu. No, po prostu no, ręce opadały. No, rzeczywiście, no, po prostu to, co się działo, było szokujące, a teraz po prostu policja jest pasywna i robi to na wyraźne polecenie politycznych zwierzchników. Myślę, że tu osobiście Kierwiński wydawać musiał instrukcję, żeby policja była pasywna i będzie pasywna. Pewnie nie robił tego bez zgody Donalda Tuska. I dojdzie prędzej czy później, może dojść do tragedii. Chciałem podkreślić, że to będzie ich odpowiedzialność. Powołano niedawno zastępcę komendanta stołecznego, pewna policjantka nią została, ale kiedy okazało się, że ona formułowała wnioski do ukarania wobec właśnie obywateli RP czy innych środowisk, które zakłócały miesięcznicę. No, zrobił się rabat w mediach społecznościowych i została odwołana.
Bogu ducha winna. Ona powinna działać wobec każdych, którzy łamią przepisy prawa. I tak działała ta osoba, ta pani, ta policjantka. I cieszyła się świetną opinią w swoim środowisku. Dobry prawnik, dobra policjantka. Dobrze działający. I została ukarana właśnie za to, że gdzieś śmiała składać wnioski o ukaranie osób, które wręcz fizycznie atakowały obchody miesięcznej Smoleńskiej. Wracając jeszcze do tej sprawy, ja oczywiście nie godzę się z tym, że może dojść do tragedii. I ostatnio tutaj w dużej mierze też Maciej organizował służby porządkowe obywatelskie, prawda? No staramy się. Tak, żeby też chronić Jarosława przed fizyczną agresją, bo policja nie daje niestety dzisiaj i takiej gwarancji. I tak musimy czynić dalej jako środowisko odpowiedzialne za te sprawy i uświadamiające sobie skalę możliwych zagrożeń i tragedii. To, co robią wobec Jarosława Kaczyńskiego, jest po prostu podłe, bo to jest akcja wzbudzania fali nienawiści wobec konkretnego człowieka. Chciałbym przypomnieć jeszcze jedno takie istotny element, jeśli chodzi o ochronę liderów politycznych. Mniej więcej rok przed wyborami w 2023 roku Donald Tusk zwrócił się do Mariusza Kamińskiego o to, żeby MSW zapewniło mu ochronę, służby ochrony państwa. I Mariusz Kamiński podjął taką decyzję. Donald Tusk był chroniony w związku z tym, że były rzeczywiście jakieś pogróżki, że jakaś osoba wyszła z więzienia, która kiedyś formułowała groźby pod adresem Donalda Tuska i zapewnił ochronę SOP-u, a jak także domu Donalda Tuska. Ja uważam, że dzisiejsza władza powinna dokładnie działać tak, jak działał Mariusz Kamiński, będąc szefem MSWiA. My nie chcemy żadnej agresji wobec polityków, żadnych przemocy fizycznej. Były w Polsce trudne momenty i tragiczne zdarzenia, które wszyscy pamiętamy. Nie chcemy, żeby one się powtórzyły. Uważam, że obecny rząd powinien zapewnić ochronę zarówno chociażby domu Jarosława Kaczyńskiego, żeby tam nie przychodzili różni ludzie i nie zachowywali się agresywnie i atakowali, żeby było pewne poczucie bezpieczeństwa, jak i chociażby przedłużyć ochronę SOP-u dla premiera Morawieckiego. Ostatnio odmówiono premierowi przedłużenia takiej ochrony, czyli zupełnie działają odwrotnie niż to była nasza filozofia. Znaczy, aż to się prosi o tragedię. Tak, ja może dodam, że właśnie byliśmy takim specyficznym reżimem, prawda, który na rok przed wyborami zapewnił pełne bezpieczeństwo fizyczne liderowi tak zwanej opozycji, prawda? Czyli chroniliśmy jego życie, życie jego rodziny, prawda, jego dom, a w tym czasie oni atakowali, że chronimy również życie, prawda, i dom lidera partii rządzącej. My nie chcieliśmy takiej sytuacji, bo zawsze często przy tego typu konfliktach politycznych, takiej skali konfliktów politycznych wewnętrznych, z jaką mamy do czynienia w Polsce od wielu lat, uaktywniają się różnego typu osoby niestabilne. Ja mam bardzo negatywną ocenę działalności politycznej pana Adamowicza, ale nikomu, żadnemu funkcjonariuszowi publicznemu, żadnemu uczestnikowi życia publicznego nie życzę takiej śmierci. I dlatego też uznałem, że moim celem jako ministra spraw wewnętrznych musi być zapewnienie tego, żeby nie doszło do mordów gdzieś tam jednak mimo wszystko w tle mających znaczenie polityczne. Dlatego też podjąłem decyzję o tym, żeby Tuskowi przyznać ochronę. Jednocześnie też chcę powiedzieć jasno, że te ataki podłe na to właśnie, że chroniliśmy również w pewnych sytuacjach, kiedy rozhisteryzowany tłum szedł pod prywatny dom Jarosława Kaczyńskiego, również jakby, prawda, tę okolicę całą, były czymś niezwykle podłym. Nikomu bym nie wyczuł, żadnemu politykowi, niezależnie od tego, z jakiej jest opcji, żeby rozhisteryzowany, wrogi, pełen nienawiści tłum szedł pod jego prywatny dom, gdzie często są jego najbliżsi, prawda? Gdzie chodzi też o jego sąsiadów. Są pewne granice, które w Polsce były systematycznie przekraczane. I jeszcze może dodam jedną okoliczność, o której opinia publiczna mało wie, ale w wypadku Jarosława Kaczyńskiego właśnie tam, na jego teren prywatnej posesji, mieliśmy kilka bardzo niebezpiecznych incydentów, nie mających znaczenia politycznego, ale gdzie na przykład osoba pod wpływem narkotyków, prawda, mająca jakąś wizję, że jest spokrewniony z Jarosławem Kaczyńskim i chce go odwiedzić, prawda, nagle przedostawała się bezpośrednio na jego posesję, dobijała się do domu i tak dalej. Jarosław Kaczyński nie skarżył się publicznie, prawda, że taki los mu
zgotowano, że ujawniono jakby jego adres. Tłuszcza rozhisteryzowana wiedziała, gdzie mieszka Jarosław Kaczyński, jak mu uprzykrzyć życie. I nie mówił o tym publicznie, ale ja mogę opowiedzieć publicznie, że były różnego typu zagrożenia. Nie tylko jacyś durnie, prawda, którzy sobie robią happeningi polityczne, czy seanse nienawiści pod prywatnym domem, prawda, polityka, ale również osoby, no, tego typu właśnie, jak jakiś narkoman, jak ktoś chory psychicznie, prawda? Więc naszym obowiązkiem było chronić i lidera opozycji, i lidera ugrupowania rządzącego. Ja jeszcze o jedno panów poproszę na koniec, o ocenę bezpieczeństwa głowy państwa. Po tym zwłaszcza, co się wydarzyło, kiedy przebywaliście w Pałacu Prezydenckim i pod nieobecność prezydenta ktoś sobie wszedł i przeprowadził operację. Czy prezydent Andrzej Duda jest bezpieczny? Na pewno ochrona bezpośrednia. Minister strasznie głęboko westchnął. Oj, to źle. Na pewno ochrona bezpośrednia pana prezydenta Andrzeja Dudy jest niezwykle profesjonalna i jemu osobiście oddana. Nie ma tutaj co do tego wątpliwości. Zobaczymy, jakie sygnały będą wysyłane przez kierownictwo MSWiA do Służby Ochrony Państwa, bo pamiętamy czasy, chociażby kiedy prezydentem był Lech Kaczyński, kiedy premierem był Donald Tusk, i te sygnały płynęły takie, że należy lekceważyć jak gdyby bezpieczeństwo głowy państwa. Zdarzył się oczywiście Smoleńsk i wiemy, jaka rola w tym była SOP-u, gdzie w zasadzie nie zabezpieczono ani lotniska, ani bezpieczeństwa tam i tak dalej. Ale teraz się okazuje, że nawet Pałac Prezydencki nie jest miejscem świętym. My uważamy, że wejście policji do Pałacu Prezydenckiego 9 stycznia, żeby dokonać zatrzymania zresztą gości prezydenta, posłów na Sejm, było wejściem bezprawnym. Jest zawiadomienie w prokuraturze w tej sprawie. Mamy status pokrzywdzonych w tym zawiadomieniu. Zeznawaliśmy już i stoimy na stanowisku, że policja nie miała prawa wchodzić do budynku, w którym mieszka głowa państwa, gdzie mieszka jego rodzina. Głowa państwa jest naczelnym organem władzy. Nie ma mowy, żeby na przykład na teren Sejmu policja weszła bez zgody marszałka Sejmu. Nie ma mowy. To są zasady, które obowiązują. Czy mieli nakaz przeszukania tego budynku? Prokuratorski nie mieli takiego nakazu. Stało się bezprawie. I oczywiście naczarpnięto tym na pewno poczucie bezpieczeństwa lokatorów Pałacu Prezydenckiego. Znaczy ja może powiem w ten sposób. Jeżeli chodzi o najbliższe otoczenie i najbliższą ochronę prezydenta, na tyle, na ile poznałem tych ludzi, mogę powiedzieć tylko, że są to wysokiej klasy profesjonaliści i ludzie niezwykle oddani panu prezydentowi. Więc to nie jest tak, że prezydent jest zagrożony. Natomiast jeżeli chodzi o działania policji i działania kierownictwa SOP-u, są dla mnie wielkim rozczarowaniem. To, co się wydarzyło wtedy w pałacu, nigdy nie powinno było się wydarzyć, że bez wiedzy prezydenta wpadła tam grupa funkcjonariuszy zestresowanych, prawda, znerwicowanych, żeby jak najszybciej wyciągnąć dwóch gości pana prezydenta, czyli nas, posłów na Sejm RP, którzy byliśmy tam gośćmi, nie ukrywaliśmy się. Cała opinia publiczna wiedziała, to było publiczne zaproszenie i czekaliśmy na powrót pana prezydenta, który miał na zewnątrz inne obowiązki, prawda, i za chwilę miał wrócić, żeby dokończyć z nami rozmowę i no, niestety do tego nie doszło. Nie mogliśmy dokończyć rozmowy jako goście pana prezydenta, oficjalni i jawni goście. Doszło do bezczelnej, cynicznej interwencji z wykorzystaniem policji, bo ktoś na bardzo wysokim szczeblu musiał podjąć taką decyzję. Jestem przekonany, że był to Donald Tusk, nie nawet Kierwiński, który wydawał polecenia policji, prawda, ale interwencja w kancelarii prezydenta, no nie wyobrażam sobie sytuacji, że premier nie wie, że pośrednio podległa mu służba rządowa, prawda, jaką jest policja, prawda, bierze udział w takiej interwencji bez jego wiedzy. On musiał zaakceptować, Tusk, to, że brutalnie wykorzystano policję, upolityczniono policję, między innymi, żeby upokorzyć prezydenta, żeby pan prezydent, który jest osobą z innego obozu politycznego, gdzie wobec niego, prawda, trwają różnego typu
typu naciski, prawda, żeby podpisywał ustawy, którymi on się nie zgadza, prawda? No dla mnie było to próba wywarcia jakiejś takiej psychologicznej presji na prezydenta z wykorzystaniem politycznym policji. To jest właśnie upolitycznienie policji. Tu nie chodzi o nas, prawda, bezpośrednio osoby, które ucierpiały w wyniku tych działań, ale chodzi o sprawy dużo większe państwowe. Policja została upolityczniona i brutalnie wykorzystana przeciwko prezydentowi, którego bez wiedzy, pod jego nieobecność doszło do interwencji bezpośrednio w jego sekretariacie, bo my byliśmy w gabinecie naprzeciwko gabinetu prezydenta i przez sekretariat pana prezydenta główny wpada kilkunastu funkcjonariuszy i wykonuje jakieś działania, które nie powinny mieć miejsca. Nie było potrzeby, żeby takie działania przeprowadzić. Niezależnie od tego, kto jest u władzy, kto był u władzy, nadszarpnięto autorytet całego państwa. Obyśmy nigdy nie obserwowali podobnych zdarzeń. Bardzo serdecznie dziękuję panom ministrom za udział w tej rozmowie. Państwu dziękujemy za oglądanie naszego programu i prosimy o wspieranie go. Można go lajkować, podawać dalej, subskrybować, a także wspierać finansowo. Konto, na które można dokonywać wpłat, widzą państwo pode mną, a także można to robić za pomocą Patronite'a. Bardzo serdecznie dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia.